Dzień dobry, jesteśmy w sklepie Cezar w Gostyninie. W sprzedaży posiadamy maseczki wielokrotnego użytku. Można je oczywiście prać, prasować. Różne kolory mamy. Wzory i dla dorosłych, dla mężczyzn, dla kobiet, dla dzieci jak najbardziej. Kosmos, dla chłopczyków, dla dziewczynek sówki. Są sówki. Maseczki mamy w trzech rozmiarach. Dla mężczyzn, tak jak powiedziałam wcześniej, dla kobiet też kolorystyka odpowiednia i dla dzieci. Zainteresowanie jest ogromne maseczkami. Klienci przychodzą, pytają, jak nie o maseczki gotowe, to tkaniny, żeby sobie móc samemu uszyć. Cena takiej maseczki u nas jest 9 zł, czysto bawełniana oczywiście. Są też maseczki, które mają 70% bawełny i 30% poliestru. Maseczki są uszyte albo podwójnie, albo pojedynczo. No na pewno każdy coś sobie dobierze. Rynek bardzo oszalał na początku z cenami, dlatego postanowiłam, że sama uszyję maseczki i tak też zrobiłam. Ta, którą mam, to jest moja produkcja. W tym tygodniu szyłam też dla moich znajomych i są one trochę inne, ale też uszyłam. Właśnie idę zanieść, żeby się mogły chronić. Jedna jest taka, podobna do tej, a druga wygląda tak. No w sumie ciężki jest teraz okres, niestety. No wiadomo, jest mały ruch, niebezpieczeństwo zarażenia, więc psychicznie również człowiek też się słabo czuje. No ale no, trzeba pracować, no. O okrojonym składzie, w mniejszej ilości godzin w liczbie, ale no, nie poddawać się, zachowywać ostrożność i po prostu robić swoje.